teraz to już widać prawie dom, bo wcześniej to było pozawalane wszystko, podpadane tyki, brak okien, nieszczelne okna, no oczywiście dach to była tragedia. Na chwilę obecną, jak widać, już jest nowy dach, ta strona już jest prawie wykończona, otynkowana. Z drugiej strony jeszcze tynkujemy, no i wewnątrz jeszcze trzeba tam dużo zrobić, żeby zlikwidować te bariery, żeby wózkiem inwalidzkim może było fajnie się przemieszczać, ponieważ tam jest tak z pokoju do kuchni na przykład duży uskok, że czasami dla zdrowego człowieka byłoby ciężko to pokonać, a co dopiero dla niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. Kto uczestniczy w tej całej inwestycji? Bo nie tylko pan sołtys, wiadomo. Tak, tutaj jest kołowieckie Dzik Słońsk, które jest, że tak powiem, głównym jakby inicjatorem tego, ale też mamy współpracę z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną, mamy współpracę z Zakładem Karnym i ci wszyscy tutaj właśnie uczestniczą w tym. No i oczywiście wielu sponsorów, no ale to już długa lista jest.